Siemanko, z tej strony Seedrogs, witam was bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym, drugim już odcinku z Hodowli Kryształu. Jeśli oglądaliście poprzedni film, to wiecie, że w tamtym odcinku tylko i wyłącznie przygotowywaliśmy naszą hodowlę. W tamtym odcinku nie pokazywałem wam jeszcze kryształu, bo tak naprawdę nie było czego pokazywać. Tam tylko i wyłącznie wyjęliśmy wszystko z pudełka, przygotowaliśmy wodę podgrzaną do odpowiedniej temperatury. Następnie do wody wsypaliśmy mieszankę, z której to przez kilka ostatnich dni nasz kryształ po prostu rósł. Obiecałem wam w tamtym odcinku, że będę codziennie nagrywał, sprawdzał jak to wszystko się zmienia, tak żeby w tym odcinku, który teraz oglądacie, móc wam pokazać jak to wszystko z dnia na dzień się zmieniało. No i co najważniejsze, móc wam pokazać efekt końcowy. Zanim jednak zobaczycie gotowy kryształ, to bardzo proszę, żebyście zostawili łapkę w górę, jeśli ten film wam się spodoba i jeśli będziecie chcieli widzieć więcej hodowli na moim kanale. Ale spokojnie, nie chodzi mi tutaj absolutnie o hodowlę mrówek. Mam kilka ciekawych pomysłów, więc jeżeli będziecie chcieli je zobaczyć, strzelcie łapkę w górę pod tym filmem. No i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić żadnego nowego filmu. Bardzo dziękuję za całą masę subów w ostatnich dniach. Jak tak dalej pójdzie, to milion subów bijemy nie do końca roku, tylko mniej więcej do września. Ale okej, wiecie co robić, ja tymczasem pokażę wam jak z dnia na dzień ten kryształ się zmieniał. Okej, moi drodzy, w tej chwili jest 30 minut po północy. W tym momencie, jak widzicie, jest już środa. Odkąd rozpoczęliśmy eksperyment, minęło, ja wiem, jakieś 13, może 14 godzin. I zwróćcie uwagę, jak urósł nasz kryształ. Nie wiem, czy będziecie to dobrze widzieli, ale w tym momencie kryształ wypełnia już jakąś 1/4 całego naszego naczynia. I powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że tak szybko będzie on rósł. Być może to spowodowane tym, że w łazience mamy bardzo, bardzo ciepło, a im cieplej, tym ten kryształ po prostu szybciej rośnie. Postaram wam się jeszcze zaświecić lampkę z tyłu. Teraz powinniście to lepiej widzieć. Zwróćcie uwagę, jakich rozmiarów jest ten kryształ. Przypominam, że jest to dopiero pierwszy dzień. Nie minęło nawet 24 godziny, a kryształ, jak widzicie, urósł już do naprawdę całkiem pokaźnych rozmiarów. Tak to wszystko się, moi drodzy, prezentuje, ale póki co gasimy latarkę i widzimy się jutro. Zwróćcie uwagę, do jakich rozmiarów urósł nasz kryształ. Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że będzie to rosło tak szybko. Myślałem, że żeby otrzymać taki efekt, będziemy musieli poczekać co najmniej 3-4 dni. A jak widzicie, po upływie jednego pełnego dnia mamy kryształ, który zajmuje już, wydaje mi się, 3/4 wysokości wody, która znajduje się w naczyniu. Tak to wygląda z bliska i zwróćcie uwagę, gdzie kończy się woda, a gdzie kończy się nasz kryształ. Ten kryształ bardzo ładnie rozrósł się również na boki, jest on też, myślę, gdzieś na 3/4 szerokości tego naczynia i szczerze mówiąc, boję się myśleć, co tutaj będzie jutro. Jak widzicie, po upływie 48 godzin kryształ już niemalże dotyka tej krawędzi tafli wody. Zobaczmy, jak to wygląda od góry. Od góry, co prawda, wygląda to tak, jakby kryształ już wystawał ponad tą wodę, ale faktycznie, jak się dobrze przyjrzycie, no to jeszcze troszkę mu tutaj brakuje. Podejrzewam, że w ciągu kilku najbliższych godzin kryształ, jeśli w ogóle da radę, to wychyli się nad tą wodę, ale z tego, co widzę, na boki chyba nie da rady już bardziej się rozrosnąć, bo zwróćcie uwagę, że od krawędzi do krawędzi naczynia jest ono w całości praktycznie wypełnione kryształem. Pokażę wam to może jeszcze z nieco innej strony. Zwróćcie uwagę, jak ten kryształ bardzo ładnie tutaj wygląda. Oczywiście ja tam z tyłu podświetlam go latarką z telefonu, dzięki temu jest taki fajny efekt, ale myślę, moi drodzy, że jutro, a maksymalnie za 2 dni, kryształ będzie już w 100% gotowy. Okej, moi drodzy, witam was kolejnego, niestety nie 4. dnia. Wczoraj nie udało mi się nagrać kryształu, za co was bardzo przepraszam, ale dzisiaj pokażę wam, jak to wszystko się zmieniło. Mamy dzisiaj 5. dzień i zwróćcie uwagę, jak dzisiaj ten kryształ się prezentuje. Jak widzicie, rozrósł się niesamowicie. Mamy tutaj wystające chyba 3 elementy tego kryształu. Wszystko dokładnie pokażę wam jutro, bo jutro będę już nagrywał podsumowanie tego filmu. Jutro kryształ stąd wyjmiemy, zobaczymy, jak on wygląda w całości. Powiem wam też, dlaczego tutaj na tych ściankach mamy osadzone również inne takie drobne kryształki. I wszystko to wam wyjaśnię jutro, ale póki co chciałem właśnie wam pokazać, jak to wszystko na chwilę obecną się prezentuje. Kryształ urósł naprawdę bardzo, bardzo mocno. Raz jeszcze wam to może pokażę. Tak to wygląda w tej chwili. Ja, moi drodzy, kładę się spać i jutro nagrywam podsumowanie, które wy w sumie w tej chwili już oglądacie.
I tak oto, moi drodzy, dochodzimy do dnia 6, czyli dnia, który wypada dzisiaj. Jutro minąłby tydzień, ale stwierdziłem, że nie będę dłużej czekał, bo kryształ jest już naprawdę olbrzymich rozmiarów i sprawdźcie sami, jak to wszystko dzisiaj wygląda. Okej, tak więc tak to wygląda dzisiaj, czyli 6 dnia. Różnicy pewnie między dzisiejszym dniem a wczorajszym wielkiej nie zauważycie, aczkolwiek pokażę wam, jak to tutaj wygląda. Na razie jesteśmy jeszcze w łazience, czyli w miejscu, gdzie ten kryształ nam rósł, ale zaraz pójdziemy do salonu, tam jest dużo więcej światła, wylejemy oczywiście tą wodę, no i zobaczymy, jak kryształ będzie wyglądał po wyjęciu z tego naczynia. Okej, moi drodzy, jesteśmy już w salonie. Zanim jeszcze wylejemy wodę, to powiem wam może, co się stało z tym naczyniem. Jak widzicie, na ściankach tego naczynia osiadły nam drobne kryształy, które bardzo szybko zaczęły rosnąć. Najlepiej widać to z tej strony. Zwróćcie uwagę, co tutaj się stało. Na początku te kryształy były tylko i wyłącznie w środku i pojawiły się one w momencie, gdy robiłem zdjęcie do miniaturki z poprzedniego filmu. W tamtej miniaturce wykorzystywałem właśnie to naczynie i w momencie, gdy podniosłem to naczynie i chciałem przenieść je z łazienki do salonu, no to niestety w ten sposób ruszałem tym naczyniem. Z racji tego, że tym naczyniem ruszałem, woda jakby przesunęła się i osiadła na tamtej ściance i początkowo te kryształy bardzo, bardzo wolno rosły. Jednakże z dnia na dzień jakby ten osad zwiększał się bardzo, bardzo szybko. Początkowo on był tylko po wewnętrznej stronie, aż w końcu przeszedł odtąd w tę stronę, następnie w tamtą i zwróćcie uwagę, że teraz jest nie tylko po wewnętrznej stronie, ale również po stronie zewnętrznej niemalże dotąd. Myślę, że jeszcze kilka dni i jakby osad ten doszedłby do samego dna tego naczynia. Boję się, że w sumie on prędzej czy później tak tam dojdzie, bo te kryształy ciągle się tutaj osadzają, ciągle ten osad nam się zwiększa, więc macie dowód, że faktycznie, jeżeli raz odstawicie ten kryształ, to lepiej przez tydzień go nie ruszać, bo każdy ruch tej wody, no to spowoduje po prostu to, że tutaj na ściankach będziecie mieli to samo co ja. Pokażę wam może, jak to wygląda jeszcze od wewnątrz. Zwróćcie uwagę, że tutaj praktycznie rosną nam już kolejne kryształy. Co prawda nie są one jakoś bardzo duże, ale jak widzicie, no od tej ścianki wyraźnie odstają. Poza tym, jak widzicie, nasz główny kryształ również wystaje ponad poziom wody, którą wlaliśmy do naczynia, więc to jest chyba czas najwyższy, aby tą wodę stąd wylać. Okej, moi drodzy, chyba wszystko już wiem. Kładziemy w takim razie miskę, do której za chwilę wlejemy zawartość tego naczynia, oczywiście bez kryształu. Naszym zadaniem będzie przytrzymanie tego kryształu najlepiej łyżeczką, która była dołączona do zestawu, ale z racji tego, że ja tam tę łyżeczkę po ostatnim filmie wyrzuciłem, to posłużę się zwykłą łyżeczką z kuchni. Wszystko będzie wyglądało na takiej zasadzie, że w tym momencie przechylimy naczynie, wylejemy z niego zawartość, a łyżeczką przytrzymując kryształ postaramy się zrobić tak, żeby ten kryształ po prostu ze środka nie wypadł. No to skoro wszystko gotowe, to myślę, że możemy zaczynać. Uwaga! Okej, moi drodzy, praktycznie cała woda z tego naczynia została już wylana i zwróćcie uwagę, że teraz został sam kryształ. Teraz dopiero widać, jak ładnie on wygląda, ale pokażę wam to może z bliska. Tak, moi drodzy, ten kryształ prezentuje się z bliska. On teraz nie wygląda zbyt okazale z racji tego, że całe naczynie jest niestety brudne. Zaraz jeszcze przepłuczemy go, bo teraz kolejny krok jest to wlanie tutaj zwykłej wody, tak żeby przepłukać całą zawartość, następnie wylanie tej wody, no i wtedy wszystko powinno być gotowe. Kryształ wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Jak widzicie, rozrósł się on do naprawdę olbrzymich rozmiarów i nie myślałem, że aż taki wielki kryształ tutaj otrzymamy, ale czas chyba teraz wypłukać go zwykłą wodą. Kurde, mam nadzieję, że to zejdzie. Okej, moi drodzy, jak widzicie, udało mi się ten kryształ trochę tutaj oczyścić. Naczynie jest już praktycznie czyściutkie. Pozostały jeszcze jedne małe drobinki, które potem usunę, ale zwróćcie uwagę, jakie w tej chwili mam czyściutkie palce. Ale to, moi drodzy, nie jest ważne. Ważne, że kryształ wyrósł nam naprawdę bardzo, bardzo ładny. Z tej strony wygląda naprawdę okazale i powiem wam szczerze, że bardzo podoba mi się kolor tego kryształu. Myślałem, że będzie on co prawda ciemniejszy, ale fajnie, że aż taki ciemny wcale nie wyszedł. Jest on naprawdę bardzo, bardzo ciekawie się prezentujący i teraz została nam jeszcze jedna ostatnia czynność, którą musimy wykonać. A tą czynnością jest oczywiście nakrycie naszego naczynia przykrywką, no i odstawienie w odpowiednie miejsce.
Okej, tutaj powinno być idealnie. W tym momencie, moi drodzy, kryształ jest już gotowy. Będzie on sobie tutaj spokojnie stał i czekał na być może jakiegoś kolegę. I na tym, moi drodzy, kończymy naszą przygodę z mini hodowlą kryształów. Jak widzicie, kryształ wyrósł naprawdę bardzo, bardzo ładny. Pokazałem wam od początku, od samego unboxingu, jak to wszystko powinno wyglądać i jak to wszystko się zmieniało, aż do po prostu gotowego kryształu. Oceńcie go w skali od 1 do 5, klikając w tą oto kartę. Jestem bardzo ciekaw, jak ten kryształ wam się podoba. A jeżeli będziecie chcieli widzieć więcej innego typu hodowli, ale myślę równie ciekawych, strzelcie łapkę w górę. Jeśli pod tym filmem będzie powiedzmy 15 tysięcy lajków, od razu biorę się za szukanie jakiejś innej, ciekawej, mam nadzieję, hodowli. I już wkrótce na kanale na pewno jakiś ciekawy film się pojawi, także zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić żadnego nowego filmu. A tymczasem bardzo dziękuję wam za uwagę.